tak mnie nie rozkodujecie. Dmuchana owca. Dmuchana owca. Warszawa to jest finał eliminacji. Zróbcie hałas dla nich. Dmuchana owca. Yo, yo. Ej, nie może znaleźć dupy ten głupi lamer. Dlatego nawet owce ma dmuchane. I to jest tak, teraz mówię do suchu. Nawet ręka nie odpowiada mu za czepkę na Facebooku. Ej, i to nieważne o co chodzi. Wiesz, że mogę się tu nawet wozić, bo przyjechałem z Łodzi. Ale teraz daję sobie sprawę, dlatego muszę pozdrowić Warszawę. Ej, bo to jest tak, teraz jadę, weź to ustal. Dmucha obce, ma naprawdę wydmuchane usta. Ej, i to jest tak, teraz przecież lubi dmuchać obce i im robić minetę. Ej, dlatego wiesz, teraz jadę freestyle. Jak robi minetę, to później se zrobi oscypka. I to nieważne, teraz to jest lipa, bo naprawdę mordo, śmierdzisz jak cipa. Pięć. Dobra, nieważne, ja to wiem. Nawet jeśli tutaj Muflon mówi 5, to teraz jadę, teraz weź to ustal. 5, została mi tylko sekunda. To był bonus w wejściu od dmuchanej owcy. Finał pierwszych eliminacji. Ludzik z kosmosu. Ludzik z kosmosu. Wow. Kłębo na fidę. Wejście. Dobra, na temat. Dobra. Ej, dobra, po pierwsze sobie wjechać tutaj muszę. Pozwolić jego IQ to wynik mnożenia owieczki doli. I to jest proste, dobra. I to jest proste, znowu to powiem, tu wjeżdżam jak masztowiec. Follow up lepszy od ciebie byłby rapowiec, rapowiec. I to jest proste, dobra. I to jest proste, to jest opcja zajebista. Wiesz jak, mogę tutaj wjechać, panczy wypierdalają w wszechświat. I to jest proste, tak to jadę, to jest szczere. Kurwa, walczy dwóch, a miał być kurwa single player. To jest grane. Ej, i to jest proste, jadę tu z tą lipą, kurwa. Dla ciebie jedyna nauka to liposukcja. To jest proste, weź tu teraz sprawdzaj punchline. Dla tego gościa liposukcja to jedyna szansa. I to jest proste, tak tu jadę, jadę tu jak szybka fura. Dobrze wiesz, że się nie rozszczepię jak uran. I to jest proste, i weź tu sprawdzaj. Jak chcesz, to możesz, nie wiem, podgryźć Marsa. Ej, dobra, wiecie, ja... Bones, momencik, zmieniamy beat, to było wejście na temat. Dwa razy bez tematu. Yo, Miami, ej, dobra. Ej, dobra, wiesz, ja tu wchodzę na bitach, liposukcja to o nim, bo to lipa. Ej, i to nieważne, on tu jeszcze nie przypiekał, ale wiecie, że ja wchodzę i to moja ekipa. Patrz, bo to jest tak, teraz jestem grubasem, bo idę na siłownię, na razie robię masę. Ej, i to jest tak, teraz jadę tu w sumie, naprawdę kurwa, ja dobrze trenuję. I to jest tak, teraz sprawdź mnie, bo naprawdę mam tu kurwa wyjebany biceps. Ej, i to jest tak, teraz my to gramy, on odklepie jak Mindman, 3 razy. Ej, dobra, robisz masę, to patrz, ja jadę na szybko, może przydałoby ci się wysuszyć, Vince Roll. I to jest proste, rozkmina poza. Mój freestyle to jak kreatyna, dextroza. I tak to działa, dobra dwójeczka. Dobu tutaj wbijam, to jest pewna opcja. I to jest proste, mam to siłę w wersach. Ale nie przyszedłem tutaj dzisiaj w nowych sneakersach. Nie przyszedłem w sneakersach, patrz to potworze. Ale mam twoje w ulubionym kolorze. Wow, i tak to robię tuż. Wiesz o co chodzi, ulubiony kolor, róż. Szczęście. Brawo Marsa, Marsa, Marsa. Mój ulubiony krążowy kolor, wiesz dlaczego? Przecież to ty masz przy sobie coś różowego. Ej, i to jest tak, weź posłuchaj, jestem w takim kolorze, ustaw sobie Facebooka. I to jest tak, to jest może trudne, ale jesteś rozjebany jak Wolverine w byci robił palcówkę. Dlatego to jest może trudne, ale wiesz, że wchodzę i w sobie to duszę. Ej, i to jest tak, weź spróbuj i nie nawijaj mi tu kurde o różu. Bo to jest tak, opcja będzie tu ciężka, jego ulubiony kolor to tęcza. Ej, dlatego wiesz, to jest ziomal Grodzki i kurwa Roberta Biedronia. Dobra. Wow. Ej, dobra, Wolverine, muszę tutaj wjechać na szybko. I kurwa rzucę na ciebie okiem jak cyklop. Ej, co jest grane? Dobra. Ej, co jest grane? Jaki wszechświat to lepsza rozmina. Widzę już, co to za marsowa mina. Ej, to jest proste, nikt nie skuma. No kurwa, taki punch, proszę was. Tutaj Kuba, może to dalej dopierdalać. Dobra, tak to robię, jesteś dobie. Uświadom to sobie. Kiedy to puszczam w obieg. Wow, sprawdzaj to, człowiek. To by było na tyle. Finał pierwszych eliminacji. Myślę, że nie możemy czuć się zawiedzeni dzisiejszym poziomem. Elegancko to wyglądało, zupełnie nowy zawodnik i już prawie weteran WBW. Dwa zupełnie różne style. Wy ocencie, który był lepszy i który z nich zasługuje na awans do finału. Czy lepszy? Dobra, zaraz muszę krzyczeć. Najpierw sprawdzimy, kto może dostanie większy hałas. Czy lepszy był
bones! Dobra, słyszałem to. Czy może bardziej podobał wam się Quebo na Fide? Lekka przewaga się nakreśla, ale to jury ostateczny werdykt wyda. Słuchajcie, dwie kwestie. Po pierwsze, zróbcie hałas dla Quebo na Fide. A po drugie, do wielkiego finału WBW awansuje Bones i zróbcie dla niego hałas, bo to on wygrywa. Wow! Prawdziwa radość na obliczu. Piąteczka, ziom, zajebisty występ. Brawo, Bones. Gratuluję ci. Jezu, jakie to szczęście widzę, stary. Już byłeś w tym finale, nie pamiętasz? Co jest? Trzeci raz cieszy tak bardzo? Kurwa, to co będziesz czuł przy czwartym? Stary, pomyśl o tym w ten sposób. Ej, zróbcie wielki hałas, to jest Bones! Ale Quebo na Fide, debiutant chyba na WBW, ziom, zgadza się? To jest twój pierwszy występ. Trzecia bitwa w życiu, pierwszy występ na WBW. Zajebisty hałas dla niego zasłużył.